Siemanko, dzisiaj pokażę metodę na modowanie tych pojazdów z bazy Czernobok Kanczali. No do glicza potrzebujemy jacht, Securo Serv Biuro, żeby się można było zarejestrować, później jeszcze klub motocyklowy, żeby też się w nim zarejestrować. I baza w bazie pojazdy no typu wóz pacyfikacyjny Czernobok Kanczali, te które chcemy sobie tam zmodować. Znajomy już może być w tym klubie samochodowym, bo całego glitcha tutaj zatrzymamy. Securo Serv. Rejestrujecie się do Securo Serv przed rozpoczęciem glitcha. No i inny tryb celowania będzie wam później potrzebny, ale anawag jest non-stop na swobodnym. Na Xboxie możecie go dodawać. Teraz tak, znajomy rozpoczyna sprint, my to zaproszenie przyjmujemy. Znajomy wybiera postać z fabuły. I na tym komunikacie zostaje tak długo, aż my nie dostaniemy się do luksusowego helikoptera. Jeszcze raz powtórzę. Do Securo rejestrujecie się przed rozpoczęciem glitcha, bo później możecie się nie zarejestrować. O tym musicie pamiętać. Teraz tak. Minął czas, mamy nieskończony czarny ekran, właśnie dołączamy do Anavac na Xbox, nowa generacja Anavac XS lub Anavac 4. Na Playu nie mam pojęcia, jakie tam on ma niki, ale dołączamy do niego, pierwszy komunikat potwierdzamy, drugi anulujemy, teraz klikamy Start Online, wchodzimy na członkostwo GTA+, wychodzimy z tego, otwieramy menu interakcji i zwyczajnie klikamy opcję zabij się. Odrodzimy się, mamy taki ekran zbugowany, że nie możemy ruszać sobie kamerą tak jakbyśmy chcieli. Wchodzimy w Securo Serv, umiejętności prezesa i wzywamy luksusowy śmigłowiec. Tu musicie się do niego dostać, tylko uważajcie, żebyście nie spadli z drogi gdzieś tam do tych kanałów, bo też tak może się zdarzyć. Jak helikopter wyląduje, musicie się do niego dostać. Nie jest to trudne, czy samochodem, czy na piechotę, ale no mówię, kamera tu działa zupełnie odwrotne strony. A znajomy cały czas jest na tym komunikacie. Dopiero jak my wsiądziemy do helikoptera, zaznaczymy punkt trasy, czyli nasz jacht, dopiero znajomemu mówimy, żeby anulował ten komunikat. Tak jak tu mówię, ja kręcę w lewo, on idzie w prawo, czy tam na odwrót, no tu musicie, no nie jest to wielce skomplikowane, jak z daleka łapie, nawet kliknięcie wsiąść Y czy trójkąt, to tam wsiądzie wam do tego helikoptera. No ale trzeba się do niego tu dostać. Trochę się pokręciłem, no ale się udało. Teraz tak, wsiadamy do tej helki, zaznaczamy, tak jak mówię, punkt trasy na wasz jacht. Zamykamy tą całą pauzę i klikamy start, ruszaj, o, ruszaj, żeby dotrzeć gdzieś tam w okolice naszego jachtu. Jak już wystartujemy, znajomy tu, jak widać, cały czas jest na czarnym ekranie, to możemy mu powiedzieć, żeby ten komunikat anulował, rozpocznie nam się ten cały sprint. Sprint się rozpocznie, to i obraz z kamery nam się poprawi. I teraz tak, już tu dolatuję na miejsce, czyli w okolice mojego jachtu, wyciągamy telefon, dzwonimy do kapitana i będziemy wzywać pojazd, który chcemy sobie zmodować. Kanczali, Czernobok, bus Pacyfika, nie wiem jak wlecieć tym jetpackiem, nie próbowałem co tu do jetpacka, ale Czernobok wjeżdża normalnie do mechanika. Czyli sprowadź pojazd osobisty, wybieramy naszą bazę,
ja tu biorę Czernoboga. Czekamy, aż on się zrespi nam gdzieś na mapie. Tutaj jest w dokach. Jeżeli jest, to przytrzymujemy guzik Y lub trójkąt. I zrespi nas już w naszym nowym, zmodowanym aucie. Teraz, żeby go zapisać, to albo my, albo znajomy. Rozpoczyna któryś z nas tą niebieską akcję z mapy, żeby przerwać ten cały sprint. Akurat w tym przypadku znajomy. Jest koniec sprintu. Udajemy się do mechanika. Najlepiej jest korzystać z tego. No i tam jedziemy. Jak jesteśmy już na miejscu, rejestrujemy się z tego Securo, rejestrujemy się w klubie motocyklowym i tu będziemy odpalać zadania klubowe w potrzasku, żeby można było wjechać do mechanika, zapisać tego Czernoboga. Klikam rozpocznij, poczekam, aż mi się ta brama otworzy. Wjeżdżamy, klikamy tam napraw pojazd, załóż bombę zdalną. Może same kliknięcie napraw pojazd wystarczy. No ja założyłem tutaj tą bombę zdalną, zaś zadzwoniłem, żeby mi się tego Czernoboga rozwaliło. Kliknąłem odszukaj nową sesję, żeby odrodziło mnie w bazie i w bazie pokażę, że zadzwonię do Mutuala i mi podeślą już świeżo zmodowanego Czernoboga. Że nie wiem, czy tu wleciałbym tym jak to mówię, jetpackiem, czy by dało się go w ten sposób zapisać. Jeżeli nie, no to by trzeba było wtedy zrobić to przez kopiowanie od znajomych. Ale tak jak mówię, ja tu założyłem bombę zdalną, zadzwoniłem, żeby go zniszczyć i udałem się do bazy, tam zadzwonię do Mutuala pokazać, że jest nówka, zapisany, zmodowany, naprawiony. Także jest to metoda na pojazdy z bazy. Kto chce, może sobie modować, póki nadal to działa. Pozdrawiam, Elo. Hello, this is Morse Mutual Insurance. Sure.